Witam serdecznie z tej strony Net3N. Witam w kolejnym odcinku z serii Devil May Cry 2. Zaczynamy szóstą misję. I kolejny cytat. Tutaj pozwoliłem sobie tak. Trochę poświęcić czasu na przetłumaczenia tego tutaj, bo tak na żywo to nie za bardzo jestem w stanie dotrzeć do jakiegokolwiek sensu z niektórymi zdaniami i kontekstu, więc generalnie mniej więcej chodzi o to, że przetłumaczę to tak troszeczkę dosłownie, bo ciężko to jakoś tak trochę sensownie przetłumaczyć. Ponieważ kończyna tego sięga nieba, a jelito odzwierciedla kolor mroku. Imię tego znaczy wieża męki. To jest takie tłumaczenie, tu jest tego, że to jest tego, no bo tak naprawdę tak to brzmi. Czytając, można to przetłumaczyć. W sumie chodzi tutaj o demona, który po prostu jest budynkiem. Jest to jakby opętany budynek przez demona. Tak, ale jak widzicie, skoro w tej serii mogą być opętane czołgi demoniczne, no to czemu nie budynki demoniczne? Więc mam tutaj. Więc możemy to interpretować jako to, czyli tego, czyli to jest jakaś rzecz, to nie jest jakiś konkretny, ale możemy też jako jego. I też nawiązania do kończyn, do organów ciała, extremities, intensities. Te pierwsze to są kończyny, to drugie to jest jelito, kiszka, czyli tu jest bardziej nawiązanie do kończyn i organów ludzkich, czy też ogólnie o jakichś organizmów. I przedstawię tutaj formę jako its, czyli jako to, jako coś. Czyli możemy to interpretować jako, że kończyna tego czegoś sięga nieba, że tego jakby stworzenia, czy jakiegoś obiektu, mieli to odzwierciedla kolor mroku, czy ma kolor mroku. A jego imię znaczy wieża męki, wieża niedoli. Także ciężko to jakoś przetłumaczyć w dość ciekawy sposób. Bardziej pompatycznie brzmi to po angielsku i bardziej jakoś sensownie, ale na polski przetłumaczyć jest to trudniej trochę. Więc czemu nie postanowiłem po prostu potłumaczyć sobie trochę te takie pierwsze napisy przed misją, które teoretycznie mają nas nakierować na to, co będziemy robić w tej misji. Więc czemu nie? Ja będę się starał mniej więcej jakoś sensownie to przetłumaczyć, ale czasami to nie jest takie łatwe, jak się wydaje. I ciężko naprawdę w ogóle kontekst złapać. Już nie przedłużając, zobaczymy najpierw, czy możemy coś ulepszyć. Na razie jeszcze nie.
Pistolety tym bardziej jeszcze nie. Także w sumie itemków żadnych nie będę kupował. Na razie mi nie są potrzebne, no chyba że naprawdę by mi szło bardzo źle, ale będę się starał raczej przechodzić to bez żadnych itemów. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. No to oczywiście sobie biegam, bo to jest w sumie lokacja wygląda tak podobnie. Do poprzedniej. W sumie może być to ta sama lokacja. Tylko że lekko zmieniona. Szukam jakichś znajdziek orbów czy cokolwiek, co by mi się przydało, ale nie. Mamy prosto do bossa. Prostą drogę do bossa, także możecie się już domyśleć, proszę bardzo, że to chodzi o budynek. Tak jakby z opisu można to wymyślić, można to sobie, nie wiem, domyśleć się, że ten demon to jest jakby z budynkiem. Czy też opętany przez demona budynek. Czy widać, że pomysły nie były jakieś wykwintne i opierają się o jakąś aglomerację miejską. Typu jakieś czołgi, jakieś helikoptery. Auć. Musimy uważać, bo głównym atakiem tego bossa to jest właśnie wypuszczenie takiego jakiegoś promienia. I w sumie walka z nim sprowadza się w pierwszej fazie do strzelania, więc mamy śmieszne pistolety, więc nie wiem, czy no, coś niby czy coś pomaga shotgun, no nie wiem. Bardziej bardziej utrudnia życie niż pistolecikami nie będzie to takie łatwe. Zbyt dużo życia to mi nie zostało. Ale ta faza już jest o wiele prostsza. Ponieważ tu już możemy go siekać mieczem. Więc może się nam uda. Chwała Bogu, że tutaj nie ma żadnej staminy jak w Dark Soulsach, bo byłoby ciężko. Ale w sumie no to... Ale ta druga faza ma też inne fazy, że później będzie strzelał różnymi, o takimi wertykalnymi, poprzecznymi, wertykalnymi, jakimiś kulkami, później wszystkim naraz. Auć.
oczywiście wertykalnie, poprzecznie i tak aż do końca. Szczerze mówię, no ta faza jest o wiele prostsza. Nie jest trudny. Także oto cała walka z bossem. Czyli sprowadzanie się do strzelania, bo nie możemy go posiekać mieczem, no chyba że w tej drugiej fazie, w drugim etapie walki z bossem. Także nie był jakoś strasznie trudny. W ogóle cała gra jest taka mdła. Jako przejście, no okej, czemu nie. Ale już jedynka przysporzyła mi więcej problemów, a najwięcej problemów przysporzyła mi trójka. Także trójka jest naprawdę spoko. Trójka jest chyba najlepsza z tych trzech części. A druga jest oczywiście jedynka na samym końcu, na samym szarym końcu to chyba jest dwójka i DMC Devil May Cry. Chociaż no, nie są one jakoś tam strasznie złe czy coś. Po prostu no. Teraz widzę to trochę inaczej niż kiedyś. No i faktycznie no, ta gra nie jest tym, czym powinien być Devil May Cry. No i w sumie razem z głupkowatym gadaniem zajęło mi to 12 minut pokonanie bossa, więc nie jestem jakoś tam za specjalnie orłem. Też zdarzało mi się ginąć sporo razy, więc i tak się właśnie zastanawiam w ogóle, czy no ja chyba nie. Na tyle umiejętności mam, że chyba sobie poradzę bez... Co najwyżej mogę ulepszać sobie mieczy. Naprawdę ulepszenie pistoletów to jakoś, czy shotguna, ale jakoś za wiele nie daje, więc może trochę więcej obrażeń, ale nie powiedziałbym, żeby aż tyle. Żeby przeważyć, czy też wyrównać. Oczywiście będę się starał tutaj w miarę wyszukiwać tych wszystkich sekretów, ale też nie znam tutaj wszystkich, też, że tak powiem, jakoś nie zachęca mnie ta gra do eksplorowania. To jest nie za specjalnie za ciekawa, gameplay jest powtarzalny. Poza tym nie mam motywacji, żeby zdobywać na przykład akcje, no bo ja wszystkie już mam. Ulepszanie to... Ulepszanie jest tylko po to, żeby ulepszyć sobie mieczyk, ewentualnie broń palną i to no, sprowadza się do tego całe ulepszanie. No, oni się tu spawnują co chwilę, że
Czy jest to w ogóle coś martego uwagi tam na górze, czy nie? Nie. Oprócz tego, że mamy zaskoczyć, to chyba nie. No nie. Tak, naszym celem jest dostanie się tutaj, ale się dostać nie możemy. Okej. Nie chcesz, to nie. To może sobie zmienię na pistolety. Na pewno tutaj jest coś. No to w tym przypadku wykorzystaliśmy swojego orba złotego, więc nam się przyda. Ale tak poza tym to nic tutaj ciekawego nie ma. No nie, to ja teraz się wracam. A nie. To w takim razie to w innej misji. Kolejny. Dziwną kulę, którą coś tam uruchamiamy. Aha, zdejmujemy tutaj pole jakieś siłowe. Jakiś kolejnego kamienia do amuletu. No i żeby się do niego dostać, będziemy musieli sobie wyekwipować Aerial Heart. Tak, później będziemy musieli przejść przez te tutaj drzwi. A najpierw pozbieramy wszystkie orby i znajdźki. Serio? No nie, ten design demonicznej postaci Dantego jest przeokropny. I cóż, dostaliśmy Flame Heart. Magiczny kamień. Demona ognia. Okej, zarąbiście. Fajnie, że kamera jest w stanie mi coś pokazać ciekawego. Oczywiście nie wiem, po co mi automatycznie to ekwipuje. Okej. Coś to nam daje. Jedynie elementy ognia do naszych ataków. W formie Devil Triggera, więc... Wow. Aha.
małe latające główienka z lawy, które wkurzają i przechodzą przez ściany. Musimy oczywiście przeskoczyć. A, tak, lawa nam odbiera życie. A, spojrzę sobie tylko, czy coś tutaj jest. Czy tam mamy iść? Aha, czyli iść możemy. A tutaj był jakiś przedmiot, czy jakaś broń. A, to. Tak sprawdził. Cóż to tam takiego jest? A jest Vendetta. Aha, czyli gdzieś po drodze zgubiłem Mercedesa. Świetnie, on i tak nie jest mi potrzebny. I tak go nie używałem i nie używam, więc... I tak pewnie go gdzie indziej znajdę. A nie. Z tej strony. Oj, cóż. Aha, to będzie pewnie... Cóż to będzie? Już ja nie pamiętam. Offense Heart, Magic Heart. Aha. Aha, świetnie. Czyli będziemy zadawali trochę większe obrażenia. Oprócz tego to tylko tyle. Że będziemy zadawać większe obrażenia. Bardziej mi się opłaca kamień pod... Zielony, on będzie nas odrobinę szybciej leczył przy Devil Triggerze, więc ten mi się bardziej przyda niż większe obrażenia. Oczywiście możemy sobie wyekwipować nasz znaleziony mieczyk. To oczywiście kolejny raz będziemy musieli ulepszać. Tak więc... Chociaż w sumie możemy już go ulepszyć. A to się wchodziło kółkiem. Tak. Okej. Okay. A przeciwnicy się spawnują, jak zwykle. Coś tu jest? Nie. Nie ma... Nie, coś tu jest? Orb jest. No, tylko ciekawe, jak do niego się dostanę. A, więcej orbów jest, ale... I jak ja się niby mam tam dostać? A. Nieważne.
No tam oczywiście główienka. Ale nic nie robią. I czekamy, no bo oczywiście ściana niewidzialna nie pozwala nam przeskoczyć. Oczywiście pojawiają się fikające koziołki. No, tu już nie, jeszcze nie możemy zeskoczyć. No, teraz dopiero. Oczywiście akcje możemy te same wykonywać przy każdym. Czy ci przeciwnicy nie umieją niczego innego, tylko fikoły robić? O, następne koziołki. Jak miło. Ten to się zgliczował chyba. Tyle. Nie. Tu coś możemy zrobić? Nie. Ja też nie. No. To wchodzimy do wagonika, a w wagoniku... mamy mutków. Będziemy tłukli. Bez końca, aż dojedziemy na miejsce. A prawą gałką możemy sobie przemieszczać swoje cele. Tak jakby. Wytłukliśmy chyba wszystkich, a jeszcze jedziemy. Dobrze wymierzyć. Znowu mamy całusieńkiego orba. Coś jeszcze tam mamy. No, tak muszę niestety robić, bo inaczej spadnę i będę musiał... No, tutaj mamy orby. Jest element niezniszczalny. Ej. Tu możemy chyba coś zniszczyć też, nie? Nie. O, tu możemy zniszczyć. A tu jak zwykle te latające nietoperze, czy co to jest? I jedziemy na górę. Znowu.
Cofając kolejne wkurzające nietoperzyki. Nie, tu wejść nie możemy. Też nie. I kolejny boss. Albo koniec misji. No, koniec misji. Ale następny chyba będzie z bossem. I ósma misja. Jedną chwileczkę. Tylko tutaj sobie chwilkę przetłumaczę. Albo jakoś tak pokrótce, że wyzywający na jakiś tam pojedynek powinien górować. Kiedy król unika, coś w tym stylu. Czy możemy? Jeszcze nie możemy. A, szkoda. No. Ale mniejsza z tym. Zaczynamy następną misję, ósmą. Mamy kolejnego bossa. Generalnie musimy unikać. Jego ataków takich wirów i będzie robił szarże na nas. A, i dostałem.
razie ma takie słabe ataki dosyć, ale później w drugiej fazie będą troszeczkę... serio? No, już nas... Ma 2,5 paska życia, już mi życie prawie z... już mnie dopadł i koniec. Chciałem fruwajkę. Te fruwające ataki to po prostu mnie denerwują. Serio? To jest, jak ktoś leci na pałę. Oj. A, gdzieś tu było. Hej, tak mnie dorwał, oby... A, dobrze. Poposiłkuję się trochę pistoletami. Że jak gdzieś... pistoletami po prostu rozwalam mu ćwierć życia i bum, nie ma. Dlatego co to nie powinno mieć miejsca, żebym ja mógł go pistoletami tak załatwić. Także no, dosyć krótkawe są te misje. No, jeszcze raz na wszelki wypadek. Czy to na pewno to? Nie, to... A, to już możemy chyba ulepszyć naszego miecza. Już więcej mieczy nie mamy. Będziemy jeszcze tylko Mercyles, ale on jest... To jest pośrednie między Rebelionem a Vendettą. Ma większy zasięg, ale mniejszy damage. Rebelion jest krótki.
A to nawet. Nawet nie przetłumaczyłem. Ale trudno. Za szybko włączyłem. A to już powykorzystywaliśmy, więc wracamy z powrotem. Oczywiście teraz wszystko się będzie waliło. No. Czyli. Całe to barachło się wali, a my musimy uciekać. Mamy na to 11 minut, czy tam 12 nawet. Także pomijamy tych wszystkich śmieszków. Takimi przewrotkami robimy szybsze ruchy niż biegnąc. Czemu nie? Design gry powala. Dlatego między innymi w czwórce wymyślono coś takiego jak sprint. Chociaż jest ono jako... Jest on niejako jako wykupienie... akcji. Aha, wróciłem teraz. Nie w tę stronę. W tą? No, tak. No. A tutaj zbieramy jakieś orby. O, tu jest coś. Sobie na... A prawie w ogóle Devil Train tutaj i tak nie działa, bo to maszyneria nabijająca. Musieli jeszcze raz. No i tu właśnie o tym, tu będziemy się musieli dostać, ale nie możemy, bo musimy takie ogłówienka, ale przez automatyczne. Aha, no to teraz nie możemy. Czy to nie jest... Nie możemy tego zrobić, bo te puje nam przeszkadzają, a nasz... zarąbisty... Nasze zarąbiste autocelowanie nam nie pozwala. A nawet jak wyłączymy, to i tak... I tak nic. Musimy najpierw pozabijać. Że twórcy nam zafundowali musowe rozwalanie wrogów. Tak nie wiem, czy będzie szybciej.
jest moim zdaniem sztuczne przedłużenie i tak już krótkawej gry i misji. Tylko po to, żeby... No, jeszcze nie. I to jest właśnie wkurzające w tej grze. Musimy chyba takie trzy... A, tu nic nie ma. No, kolejny. Będziemy naparzać. No i tu jeszcze gdzieś z początku mamy. Ale też znowu nam przeszkadzają, no bo... Bo czemu nie? Dytki na kółkach, na skrzydłach, wymiona na skrzydłach tylko latają i przeszkadzają. Już skończyło się, czy jeszcze nie? Jeszcze jakiegoś niedobitka mamy. O, jeszcze jeden, o matko. No już koniec. Tam się musimy dostać fajowo. A to już nie musimy nikogo tam tłuc biedne demony nie musimy. Możemy je olać. Robimy sobie skiki skoki. Wchodzimy do... No. Tutaj jak rozwalimy sobie, to dostaniemy rakietnicę. Pytanie moje, gdzie były... Jeszcze mi zostało chyba do odkrycia Mersailles i... I co to było jeszcze? Pistolety maszynowe. Koniec misji. Czyli wychodzi na to, że na jakieś 2-3 misje to zależy od długości. No więc zapraszam na następny odcinek i na razie.